Rolnik szuka żony powraca po raz dziesiąty. Znamy nowych rolników i rolniczki łaknących miłości. Przed nami 10. jubileuszowa edycja legendarnego show Rolnik szuka żony, w którym Marta Manowska spróbuje pomóc przeznaczeniu w znalezieniu miłości do grobowej deski. W Wielkanoc zaprezentowano sylwetki pierwszych kandydatów do show, którego emisja rozpocznie się już jesienią. W Wielkanoc o godzinie 15:50 poznaliśmy kawalerów i panny ze wsi, chcących znaleźć szansę na miłość w najpopularniejszym show randkowym TVP. Kandydaci na uczestników opowiedzieli o sobie, o życiu, jakie wiodą i dotychczasowych doświadczeniach ze związkami. Wszystkiego wysłuchiwała Marta Manowska, która była też powierniczką najintymniejszych wyobrażeń o wymarzonym partnerze. Od dziś można wysyłać listy do kandydatów. Kto chce w telewizji relacjonować swoje poszukiwanie miłości? Agnieszka nie wyobraża sobie życia innego niż na wsi. Agnieszka ma 40 lat, 158 cm wzrostu, jest szczupłą szatynką o brązowych oczach, która nie wyobraża sobie życia innego niż na wsi, opisują producenci Rolnik szuka żony pierwszą, alfabetycznie uczestniczkę. Agnieszka samodzielnie gospodaruje na 17 hektarach, hoduje konie, prowadzi ośrodek jeździecki, hotel i restaurację. Jest więc osobą zajętą, co nie oznacza, że nie znajduje czasu na rozrywki. Lubi jazdę konno. Może teraz się to zmieni. W programie Agnieszka poszukuje wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Dariusz hoduje nowalijki, kocha naturę. Dariusz to 27-letni, wysoki na 180 cm brunet specjalizujący się w uprawie nowalijek, czyli wiosennych warzyw. Dariusz jest rolnikiem z wykształcenia i zamiłowania. We wsi kocha ciszę, spokój i kontakt z naturą, których na próżno szukać gdzie indziej. Oprócz zamiłowania do warzyw Dariusz interesuje się też motoryzacją oraz dobrym kinem. W programie szuka kogoś, kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasję. Mariusz ma 40 lat i jest byłym wojskowym. Mariusz to 40-letni rolnik z warmińsko-mazurskiego. Zanim przejął rodzinne gospodarstwo, próbował swoich sił w wojsku. Wkrótce jednak przekonał się, że jego prawdziwym powołaniem jest praca na roli. Choć był już dwa razy zaręczony, wciąż nie udało mu się znaleźć tej jedynej. Jak przekonuje, jest zawsze uśmiechniętym człowiekiem o dobrym sercu. Mariusz mocno stąpa po ziemi i wie, że w życiu nie ma ideałów, sam nie jest idealny i nie spodziewa się tego od swojej partnerki, oczekuje natomiast szczerości, szacunku do siebie, rodziny i pracy. Adam, blondyn z pracą marzeń. 29-letni Adam z Mazowsza jest wysokim, spokojnym blondynem, który twierdzi, że wykonuje swój wymarzony zawód. Od 8 lat wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo nastawione na produkcję mleka. Niestety, Adamowi z Mazowsza doskwiera czasem samotność. W związku z tym poszukuje szczupłej, zadbanej kobiety w wieku od 23 do 31 lat, bez nałogów. Nie za cichej, z własnymi pasjami i celami, z którą mógłby dzielić swoje życie, choć niekoniecznie pracę w gospodarstwie. Waldemar, z wykształcenia hotelarz, z zawodu rolnik.
Na Waldemara z Kujaw przyjaciele wołają Waldi. Ma 41 lat, dobre 1,84 m wzrostu i 7-letniego Darka, który jest najważniejszą osobą w jego życiu. Z mamą swego synka Waldi rozstał się 3 lata temu i twierdzi, że jest gotowy spróbować jeszcze raz z kobietą. W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, radości, smutki, obowiązki i wolny czas. Dla Waldemara wygląd nie jest najważniejszy, ale nie jest mu też obojętny. U kobiety nie zaakceptowałby palenia papierosów, arogancji czy nadmiernej impulsywności. Artur kocha prowadzić wielkie maszyny. Artur z Mazowsza ma ponad 100-hektarowe gospodarstwo, po którym uwielbia się poruszać odpowiednio wielkimi i ciężkimi maszynami. 188-centymetrowy brunet z zarostem zaznacza, że jest wesoły i optymistycznie nastawiony do życia. Wymarzoną partnerkę chciałby zabierać nieustannie na randki z mottem, nieważne gdzie, ważne z kim. Adam, pasjonat na 30 hektarach. 33-letni Adam Kujawsko-Pomorskiego to jeden z najbardziej nietuzinkowych kandydatów. Choć sam prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo, znajduje też czas na pasje, jakimi są programowanie, stolarstwo i metalurgia. Trenował sztuki walki. W przyszłości chce nauczyć się hiszpańskiego. W związku ceni sobie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i wspólne cele i marzenia. Anna, czyli czarna piękność z salonem piękności. Anna ma 35 lat i wraz z bratem uprawia w szklarniach pomidory i ogórki. Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania rolniczka, z zawodu bizneswoman, która oprócz zarządzania gospodarstwem prowadzi też salon kosmetyczny, zachęcają producenci serialu. Anna w wolnych chwilach podróżuje, rysuje i zajmuje się swoimi psami. W wieku 24 lat wzięła ślub cywilny, ale związek rozpadł się po kilku latach. Od 2 lat samotna. W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce, chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna.